22.50. Dołączą też do nas profesorowie Michał Klajber, Ireneusz Krzemiński, publicyści Paweł Lisicki, Paweł Wroński, Michał Karnowski i Andrzej Stankiewicz. A już teraz są z nami profesor Jacek Rońda, wykłada w Polsce, ale wykłada też na Uniwersytecie Technologicznym w Cape Town, w RPA. I profesor Paweł Artymowicz, Uniwersytet w Toronto. Witam panów. Panowie, przez długi czas, myślę, wszyscy mogli myśleć, to, że politycy się kłócą, że dziennikarze się kłócą, to jest normalne. Ale kiedy jakiś naukowiec przemówi, to liczby się będą zgadzać. Dlaczego w sprawie Smolińska liczby się przestały zgadzać? Dlaczego profesor Jacek Rońda, co usłyszymy w filmie Anity Gargas, mówi, jestem pewien, że był wybuch, a profesor Artymowicz mówi, to bzdura. Dlaczego wy nie możecie się porozumieć? Dlaczego ludzie nie mogą usłyszeć, zebrało się nas tu, ustaliliśmy, a teraz powiemy wam, jak jest. Panie profesorze. Panie redaktorze, każdy może być ekspertem lotniczym i może takie zadanie przedstawić. Otóż, żeby dowiedzieć się... Powiedzcie, że od razu ma wątpliwość, ale tak. Rozumiem, że pan ją rozwieje. Nie, tak, tak. Ja jestem za tym, żeby każdy sobie policzył na papierze udział energii cięcia skrzydła do energii kinetycznej tego obiektu latającego. Ja to przeliczyłem i wyszło mi, że jest 1 dzielone przez milion przy założeniu, że siła cięcia skrzydła jest 10 ton. I długość tej drogi to są 2 metry. Nie ma takich sił tnących w rzeczywistości, w technologii. Każdy z państwa może policzyć sobie teraz, zaraz. Policzyć, że znaczy, panie profesorze, ale kwadrat dzielone przez dwa. Mam tylko obawę, że w ten sposób naprawdę się pogubimy, bo musielibyśmy wyjąć długopisy, postawić tutaj tablicę i zacząć liczyć. Ja mam pytanie takie. Dlaczego nie doszło do tego, że zebrali się naukowcy, ci, którzy pracują w Polsce, ci, którzy pracują za granicą, zamknęliście się na 2 dni i doszliście do porozumienia? Panie redaktorze, 22 października w ubiegłym roku odbyła się konferencja, pierwsza konferencja smoleńska zorganizowana przez 120 profesorów. W Warszawie ta konferencja się odbyła i oczywiście zapraszaliśmy zarówno pana ministra Millera, jak i pana premiera Donalda Tuska i pana doktora Laska i wielu innych przezacnych członków komisji Millera, jak również specjalistów od spraw lotnictwa i nikt nie pojawił się. Paweł Artymowicz, czy pan wierzy w to, że pan może się porozumieć z profesorem, który mówi, że był wybuch w Smoleńsku, czy nad Smoleńskiem? Nie wiem, myślę, że tak. Trzeba by zorganizować rzeczywiście prawdziwą konferencję naukową, nie taką jak ta pierwsza konferencja smoleńska, która nie była prawdziwą konferencją naukową. To, że ja nie byłem zaproszony, to nie jest powód, dla którego tak mówię. Po prostu połowa referatów na tej konferencji tak naprawdę przeczyła hipotezie wybuchów, tylko część z nich została wyselekcjonowana przez tendencyjnych prowadzących tę konferencję jako te, które należy popierać. Prowadzący dyskusję w tej konferencji, pan profesor Rońda, przerywał dyskutantom, mówiąc, że proszę nie kontynuować tego wątku, kiedy zaczęli mówić o brzozie, ponieważ brzoza stała się tematem ogłoszonym jako tabu. A to oczywiście nie znaczy, jest tabu w tym sensie, naukowe, że pan profesor uważa, że skrzydło że jest to sprawa rozwiązana, nie mogło było być jej przecięte przez brzozę, a pan profesor uważa odwrotnie. Panie redaktorze, przerwałem tylko jednemu referentowi, panu profesorowi Czachorowi. Natomiast resztę prezenterów i wykładowców zachęcałem do przedstawiania wyników. Jednemu przerwałem panu profesorowi Czachorowi, który wystąpił w roli takiego adwokata przedstawiającego kontrargumenty, co by było, gdyby rzeczywiście ta brzoza spowodowała katastrofę. Ponieważ dość przekroczył czas, pan profesor Czachor przekroczył czas i to znacznie, uznałem, że powinien przenieść tę dyskusję do kuluarów. Panowie, następnie... bo myślę, że będziemy mieli wszyscy ogromny niedosyt po tej rozmowie, ale będziemy ją kontynuować. Po pierwszym filmie, czyli po filmie Śmierć prezydenta, po drugim filmie Anatomia upadku, wrócimy do tej rozmowy o ustaleniach komisji Jerzego Millera. Czy to są te ustalenia, które według pana najbliższe są prawdzie? Czy pana ten film przekonuje? Ten film był oczywiście sformułowany nie dla widowni polskiej, tylko dla zagranicznej. Pomija wiele tych szczegółów, o których wszyscy już słyszeliśmy i Polacy wiedzą o katastrofie nieco więcej, powiedziałbym, niż w tym filmie pokazano, a zatem
Jego główną wadą są uproszczenia, pominięcie pewnych spraw, które wydały mi się mało dramatyczne, mało ciekawe. Ale przyczyna katastrofy według tego filmu to jest zejście poniżej wysokości bezpiecznej przy zbyt dużej prędkości. Absolutnie, to jest wszystko prawda i oparli się oczywiście na raportach Millera, więc nie jest to dziwne, że taki wniosek przedstawili. Także nie widzę tutaj żadnych zasadniczych błędów w tym filmie, oprócz upiększenia rzeczywistości. Oni bardzo upiększyli rzeczywistość, wszyscy byli w ładnych krawatach, mieli różne plastikowe modele, wieża była odnowiona i piękna i tak dalej. Dla zasadniczej kwestii tego, co się wydarzyło, nie miało to znaczenia i z tego punktu widzenia trzeba oceniać ten film. Profesor Jacek Rondę, tak pro forma pana zapytam, czy pana to przekonuje? Mówię pro forma, bo pan jest, opowiada się za wybuchem. Dlaczego pana wersja nie przekonuje o tym, że piloci zeszli zbyt nisko, przy zbyt dużej prędkości, samolot uderza w drzewo, dochodzi do katastrofy? Mam dokument pokazujący, że piloci nigdy nie zeszli poniżej 100 metrów. Według GPS-a dokładność tego urządzenia jest 2 metry i między TAWS-37 i ostatnim TAWS-38, który zresztą został zaklejony papierkiem przez ekspertów Millera. I tu dotykamy problemu. Dobra. Jaki to jest dokument? Skąd pan ma ten dokument? Nie wiem, czy możemy to wyjaśnić krótko, bo wrócimy do tej rozmowy po emisji ten filmu. Dokument mam z Rosji. Z Rosji skąd? Niestety nie mogę powiedzieć. A dlaczego pan, na czym pan opiera przekonanie, że jest wiarygodne? Dostałem to z wiarygodnych źródeł. To znaczy? Nie mogę podać. Wie pan, dzisiaj Polakom się wydaje, że tylko dwa wywiady są zaangażowane w tę katastrofę, polski i rosyjski. Dzisiaj informacje kupuje się na rynku, tak jak się kupuje, nie wiem, samochód, komputer, cokolwiek. Czy ktoś kupił ten dokument? Nie mogę powiedzieć. Dlaczego pana zdaniem ta wersja wydarzeń jest nieprzekonująca? Proszę pana, wróćmy do korzeni. Komisja Millera jest komisją powołaną nielegalnie, wbrew przepisom. Następnie, panie profesorze, ale to jest proste pytanie. Dlaczego pan uważa, że wersja wydarzeń opisana w ten sposób, że piloci nie widzieli ziemi, schodzą zbyt szybko, zbyt nisko, samolot uderza w drzewo? Dlaczego pana nie przekonuje? To jest film fabularny, osnuty na fabule, która jest bazuje na komisji Millera. Nie, bazuje na kłamstwie o błędzie pilotów. I tutaj wszyscy to wykazali, już zarówno, proszę pana, nie odbyło się zebranie sztabu generalnego w kokpicie, prawda? O czym tutaj komisja Millera niemalże Ale nie mam wrażenia, że o zebraniu sztabu generalnego była mowa w tym filmie. Niemalże. To wrócimy do tej rozmowy, zobaczmy film Anity Gargas, Anatomia upadku. Dwa filmy za nami, a przez cały czas są z nami i oba te filmy oglądali, profesor Jacek Rondę i profesor Paweł Artymowicz. W tym filmie Anatomia upadku pojawia się pan profesor i mówi: fala uderzeniowa powstała w wyniku wybuchu, który był na pokładzie. Co pan na to? Nie ma najmniejszego dowodu, że fala uderzeniowa tam w ogóle była. Musielibyśmy to spytać w ogóle, czy to chodzi o falę uderzeniową w powietrzu, czy chodzi o falę uderzeniową w materiale. Natomiast to, co jest niewątpliwe, to jest to, że instrumenty, które zapisywały wszystkie parametry, takie jak głos, wszystkie parametry silników, jak pracowały silniki i wiele innych danych dotyczących wysokości lotu, pokazywały, że trajektoria opisana przez zarówno MAK, jak i Komisję Millera była prawdziwa. Potwierdzają to wszystkie szczątki, przycięte drzewa i tak dalej. Także twierdzenie o tym, że nastąpił jakiś wybuch na podstawie oglądu tego, że skrzydła się ułamały, jest bezpodstawne, to znaczy nie ma podstaw do takiego wniosku, chyba że takie podstawy istnieją, ale zostały one ukryte. Na czym pan opierał swój wniosek? I tak mocne, mam wrażenie, pełne przekonania stwierdzenie. Panie redaktorze, ale przedtem mam pytanie. Gdzie jest pani Anita Gargas? Nie wiem, może w domu, czy u siebie, u znajomych. Panie profesorze, ale przez 70 minut oglądaliśmy film, który jest jej dziełem. Ona nad tym pracowała, zobaczyliśmy jej wnioski. Teraz bardzo proszę pana i pana profesora o to, byśmy spróbowali się jej zrozumieć. To samo pytanie, rozumiem, i moja odpowiedź. Tak jest. Artefakty i obserwacje wykonane na tym wrakowisku wskazują wyłącznie na to, że samolot uległ fragmentacji w powietrzu. Świadczy o tym rozkład tych fragmentów. Znaczy, gdyby nie było wybuchu, to szczątki nie byłyby w taki sposób ułożone, oczywiście, tak? Tak. A dlaczego oczywiście?
Proszę pana, dlatego, że na wrakowisku nie ma bruzdy, która powinna być. Tym bardziej, że jeden z członków komisji Millera twierdził, że korpus, większa część samolotu zniszczyła kokpit, podczas gdy widać na zdjęciu, że ten kokpit przestał istnieć i został wydmuchany razem ze zwłokami pilotu. Znaczy, ja mówię o wybuchu, bo to jest jeden z najważniejszych testów tego filmu, bo tak. Część jego jest poświęcona błędom popełnionym przy identyfikacji albo pomyłkom, jakie popełniono już po identyfikacji właściwej ciała. Myślę, że to nie podlega dyskusji, ale skupiamy się na tym, co jest jedną z najważniejszych testów tego filmu, czyli wybuchowi. Czy to pana przekonuje? To gdyby nie było wybuchu, czy te szczątki byłyby ułożone tak samo, jak były w Smoleńsku? To jest teza doktora Szuladzińskiego z zespołu parlamentarnego, całkowicie błędna. Ani pan doktor Szuladziński, ani jak widać pan profesor Ońda nie słyszeli o pracach profesora Klepaczko, który być może był pańskim nauczycielem. Pana nauczycielem, ale dlatego tym bardziej dziwię się, że nie słyszał pan o pojęciu krytycznej prędkości zderzenia, nad którym on właściwie całe życie pracował, zarówno w Polsce, na w Instytucie Lotnictwa. I ja też pracowałem na pręcie Hopkinsona, wiem dokładnie, co to jest. Czy pan w takim razie zaprzecza temu, że prędkość krytyczna zderzenia była przekroczona w tym wypadku i dlatego aluminium żeby się fragmentowało? Żebym ja i widzowie zrozumieli. Chodzi o to, że przy tej prędkości, przy jakiej samolot uderzył w ziemię, wcześniej prędkości 40-50 metrów na sekundę, ten rodzaj, konkretny rodzaj aluminium i przy tej prędkości, z którego wykonane były skrzydła, tak, rozpada się, drze się tak jak, no nie wiem, coś znacznie słabszy materiał. Dlatego typowo w wypadkach lotniczych samolot fragmentuje na tak małe kawałki. Przypomnijmy może tutaj, że ci zwłaszcza, którzy znają inne wypadki lotnicze, że rozkład szczątków jest kompletnie typowy, jest najbardziej typowy, jaki może być. Smoleński rozkład szczątków i wielkość fragmentów to jest dokładnie to samo, co widać w przypadku katastrof lotniczych, takich jak Eastern Air 66 w Nowym Jorku. Tamta cała historia z obrotem i z zejściem z kursu i ze spadkiem i fragmentacji na drobne fragmenty tak dokładnie odpowiada Smoleńskiej, że polecam z obrotem panom, nazywanym tutaj półbeczką. Obrotem, półbeczką. Tam się tak dokładnie jest. To samo stało. Zawsze samoloty, które spadają z prędkością 250 do 300 km na ziemię, fragmentują na drobne kawałki. A przyczyną tego są prace pana profesora, o którym pan zapomniał. Jeśli chodzi o fragmenty tego samolotu, które leżały na wrakowisku, to mam tu dwa zdjęcia satelitarne z 11 kwietnia i z 12 kwietnia. Komisja Millera bazowała przy analizie na tych z 12 kwietnia i widać przemieszczenia niektórych fragmentów, niektóre w 12 kwietnia, w dniu 12 pojawiły panie się. Panie profesorze, musiałbym znowu zapytać, boję się, że usłyszę tę samą odpowiedź, ale zapytam, skąd pan ma te zdjęcia? Kupiłem, proszę pana, na rynku. A źródło pozostanie niejawne? Źródło pozostanie niejawne. Bo? Nie wiem dlaczego, no to jest dość ważny dokument pana zdaniem. Ja tylko mogę pytam, dostarczyć, skąd? Mogę dostarczyć oryginały. Ale skąd pana pewność, że to jest dokument wiarygodny? Proszę pana, ja mam swoje sprawdzone źródła informacji. Gdybym nie miał, nie wierzył w te źródła, nie przyniósłbym dobrze, tego dobrze, do studia. Dobrze, to idźmy dalej. Tak. Tylko czego w przebiegu wydarzeń 10 kwietnia w trakcie tragicznego lotu dowodzi to, że dwa dni później ktoś przeniósł te szczątki? Tak, dwutonowe elementy. Ale jakie przenoszenie szczątków dwa dni później miało wpływ na przebieg katastrofy? Na zmianę pola, na którym było rozrzucone, były szczątki. A z tych zdjęć wnoszę, już trzymajmy się tego. Tak. O ile metrów pana zdanie były przeniesione? Czy mówimy o 50 metrach, 2, 5? Co jest ponad 100 na tych czarnych... Tak. Znaczy, dwie tony. Z tych rysunków tutaj to, mówmy o można tym, wnosić, to że o 100 metrów przenoszono, tak? Tak, proszę pana, to jest silnik. To, tutaj. Ten i ktoś przeniósł z 11 na 12 tak, kwietnia silnik o 100 metrów. Tak. Dwutonowy silnik. Tak. Na podstawie tych zdjęć pan to twierdzi? Zdjęcie satelitarne. Znaczy, panie profesorze, ja mogę tylko panu uwierzyć albo nie. Tak. Nie wypada mi powiedzieć, czy pan uwierzy, czy nie. Widzę, że ta kartka leży tu na stole. Tyle mogę powiedzieć. Ważny argument, który pojawia się w tym filmie, to to, że gdyby to nie wybuch,
to burty kadłuba, które leżały na ziemi, nie były wywinięte na obie strony. Czy, jeśli pan pozwoli, pan profesor, to powiem więcej faktów. Ja z pierwszego wykształcenia jestem balistykiem, wewnętrznym tak zwanym, czyli jestem specjalistą od termodynamiki wybuchu. Po pierwsze, pierwszym elementem takiej obserwacji jest to, że samolot rozpadł się na trzy części wzdłuż kadłuba, następnie zostały ucięte skrzydła w miejscu, gdzie jest największa różnica sztywności. Wiadomo, że skrzydła przykręca się czy mocuje do tak zwanego podłoża czy łoża. Teraz, proszę pana, następny element, który... Ale panie profesorze, mam prośbę o te burty, bo tak, to była tak pokazana animacja, proszę pana, w tym filmie. Te burty miały to znaczenie, że wywinęły się właśnie w taki charakterystyczny sposób, jak to, co przedstawił pan profesor Witakowski, jak ta puszka, która rozerwana została od środka. Jakie to miało implikacje na ofiary? Wyjaśnijmy, znaczy... Tak. Ten eksperyment z rozerwaniem puszki ma dowodzić tego, co się stało z kadłubem samolotu? Nie, ma dowodzić tego. To jest przykład dla naszych telewizorów drogich, którzy też mogą być ekspertami lotniczymi. To jest puszka, która jest zgnieciona, a to jest puszka rozerwana. Charakterystyka deformacji tej cienkościennej konstrukcji jest taka sama, jak tylko, właśnie tych wywiętych skrzydeł. Panie profesorze, jeszcze to nie dowodzi, przepraszam, tylko mam pytanie. Tak. Czy to nie dowodzi... No powiem delikatnie, komplikacje tych badań. No jeżeli bierzemy puszkę, którą rozumiem ktoś trzymając w jednym miejscu, rozrywa od środka i to może być dowód na to, co dzieje się z kadłubem samolotu, który z prędkością 280 km na godzinę uderza w ziemię i sugestia jest taka, że reakcje są podobne? Nie reakcje. Charakter, że zachowanie materiału jest takie samo? Charakter deformacji tego obiektu cienkościennego, którym był samolot, jest takie podobne do tej cienkościennej kadłub konstrukcji. Kadłub samolotu Tu-154 reaguje tak jak ta puszka? Nie, ale pokazuje. Po pierwsze, kadłub samolotu rozpadł się na trzy części w kierunku osi. Następnie zostały ucięte skrzydła. Proszę jeszcze bardzo posłuchać. Bardzo proszę. Charakter zwłok w trzech strefach był zlokalizowany. W pierwszej zwłoki ofiar były niezdeformowane. W drugiej troszkę mniej były, że tak powiem, zniszczone. W trzeciej, która pochodzi właśnie z tego środkowej części, która się tak wywinęła, to są fragmenty takie jak oko ludzkie, fragment krtani, palec. Panie profesorze, bardzo proszę. I jeszcze jedno. Ofiary, proszę pana, były rozebrane, były nagie, co jest charakterystyczne dla jednego rodzaju bomby. Już mówiłem panu, termiczno-paliwowej, w której to ładunek wybuchowy nie spala się całkowicie i osadza się na fotelach i na ofiarach. To pan profesor Paweł stwierdzono. To, co usłyszeliśmy tu przed chwilą, wydaje mi się bardziej domysłami i jakimiś po prostu... opiniami, które nie mają konkretnych naprawdę podstaw, nie ma żadnych dowodów naukowych. To, co ja bym chciał usłyszeć i zobaczyć, to jest konferencja naukowa, na której zbierają się specjaliści. Mam pytanie dotyczące na przykład tego argumentu, którym posługuje się pan profesor. Czy w innych wypadkach, których przebieg pan zna, katastrof lotniczych, zdarzało się, że ciała ofiar były w ten sposób ułożone, że miały na sobie ubrania albo nie miały na sobie ubrania? Jeżeli samolot spada do góry nogami i pasażerowie są, przepraszam tutaj za słowo drastyczne, rozsmarowywani, również są odzierani z odzieży, to jest naturalne. Wystarczy nieco lepsza znajomość tych wypadków, które zaszły, a wiele dziesiąt wypadków typu zderzenia z ziemią samolotem, który całkowicie był sprawny, tak jak w Smoleńsku zdarzyło się, i można tutaj sięgnąć do konkretnych dowodów i pokazać, że to był bardzo typowy rozkład szczątków, bardzo typowe mocne obrażenia, które były wynikiem wielkich przeciążeń rzędu 100G, 100 razy ciężenie ziemskie. Odejście i nie ma w tym naprawdę nic dziwnego. Ja mogę udowodnić to, co mówię, dlatego że ja mogę przedstawić panu mnóstwo raportów amerykańskiej komisji badania wypadków, kanadyjskiej i innych. Natomiast to, co chciałbym zobaczyć ze strony zespołu pana Macierewicza, to są jakiekolwiek obliczenia, coś, co można by zaprezentować naukowcom na konferencji naukowej, coś, co można by opublikować,
i wtedy może zaczniemy rozmawiać. I powinniśmy to zrobić, powinniśmy się zebrać, powinna taka konferencja się odbyć i wówczas rozstrzygniemy. Jeżeli będą tam przychodzić osoby, które na podstawie swoich domysłów będą mówiły, że tu był wybuch, a tu było coś, zostaną wyśmiane. Powiedzmy sobie to szczerze i być może, że właśnie to powinno się stać. Powinniśmy wyjaśnić katastrofę smoleńską do końca, ale w sposób naukowy. Nauka to jest metoda naukowa. W metodzie naukowej jest otwartość. Nie można mówić, mam tutaj pewne dane, które sobie kupiłem, dostałem od jakiegoś tam szpiega z jakiegoś kraju. To jest śmieszne. Trzeba pokazać dane, które się ma, trzeba pokazać metodę, jak się dochodziło do wniosków i trzeba zaprezentować wnioski. Wtedy dopiero to ma sens. Dzisiaj przed naszą naradą czy spotkaniem wręczyłem panu redaktorowi proceedings z konferencji z 22 października i tam są wyłącznie naukowe artykuły, które zostały zrecenzowane. Część z nich jest z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych i z Polski. I panie redaktorze, jeśli chodzi o apel pana, czy propozycję pana profesora Artymowicza, to jestem jak najbardziej za tym, żeby odbyła się konferencja naukowa, na którym każdy będzie mógł przedstawić swoje argumenty. Tylko teraz, panie profesorze, przepraszam, bo jedno pytanie, bo tak, żebyśmy my, laicy, którzy nie jesteśmy profesorami, wykładowcami na uniwersytetach, mogli powiedzieć po tej konferencji, okej, teraz wam wierzymy, to wydaje mi się, że jedno kryterium musi być spełnione. Znaczy, umawiamy się co do tego, że dane wyjściowe, na podstawie których pan i pan tworzycie swoje symulacje, modele, analizy, są te same i się zgadzamy, że są spójne. Czy my się możemy co do tego zgodzić? Czy te dane, które są w raporcie Komisji Millera dotyczące prędkości samolotu, wysokości lotu, przebiegu wydarzeń, czy pana zdaniem są podstawą do jakichś obliczeń, czy nie? Bo jeżeli nie, to niby na podstawie jakich danych? Panie redaktorze, przebiegu wydarzeń na pewno nie. Natomiast dane techniczne, które tam są zawarte, być może są prawdziwe. Ale chciałem powiedzieć o czymś innym. Przepraszam, że tak zbaczam nieco z toru. Ale to jest dla mnie bardzo ważne. Dwie konferencje. Ale bez danych, co do których się wszyscy zgodzą, no jak można wyciągać wnioski, co do których się wszyscy zgodzą? Można przedstawić. Tylko pan będzie miał swoje dane wyjściowe, pan swoje dane wyjściowe. No właśnie, musimy je uzgodnić. No właśnie. Ale jak je uzgodnić? No proszę panów, no oczywiście, tak jak pan redaktor, używa pan kilku źródeł, z których pochodzą informacje, tak samo i my zbieramy różne informacje. Jak to się mówi, danych obiektywnych nie ma. Obiektywna jest metoda, obiektywna jest precyzyjna metoda obróbki tych danych. Dane mogą być różne, dane mogą być prawdziwe, nieprawdziwe, może być mieszanka, ale przepraszam. Znaczy dane nieprawdziwe to w ogóle nie są dane. Nie, ale my nie wiemy. Fenomenologia pozwala nam na określenie, czy nasz model zjawiska jest zgodny z obserwacją. To jest podstawowa metoda działania w fizyce, mechanice, w chemii. Panowie, cieszę się, że chyba panuje zgoda w jednej sprawie, tak, że warto, żeby odbyła się konferencja naukowa, żeby jednak te dane były jakoś spójne, co do których wszyscy uczestnicy takiej konferencji się zgodzą, prawda? Tak. I warto, żeby powstało ustalenie tej konferencji, które wszyscy poznamy. Bardzo panom dziękuję. Profesor Jacek Rońda, profesor Paweł Artymowicz byli z nami, a już za chwilę dołączy do nas jeszcze 6 gości. Zostańcie państwo z nami.